i ruszyły. Tam na czele Pino Torinese, Biancavilla, deklaracja, flashmob, razem na końcu galopuje tylko Cape Ducato. Ale poprawiła bardzo mocno po zewnętrznej Kenia Tai, lokowała się na drugiej pozycji, prowadzi Biancavilla. Następnie Pino Torinese, first way out i za chwilę wyjście na końcową prostą. Przy bandzie Pino Torinese, w środku Biancavilla, po zewnętrznej Kenyatta. To na razie czołówka tego wyścigu. Zyskał przy bandzie sporo Pino Torinese, ale Biancavilla się bardzo dobrze broni. Finiszuje Kenyatta, w ślad za nią first way out. Osła Pino Torinese, Kenyatta jest na czele, a walka jest o drugie miejsce pomiędzy Biancavillą a first way out. Tam przy bandzie znakomicie finiszuje Cape Ducato i w tej chwili Cape Ducato w celowniku jest na drugiej pozycji, trzecia, first way out, Biancavilla i reszta.